Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No dzisiaj Biden wrócił do Białego Domu i mówi, że miał stosunek z ptakiem. A ludzie się pytają, mówi, jak to stosunek z ptakiem? A Biden mówi, wypierłem orła na schodach. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No miał stosunek z ptakiem, bo ten Air Force 1, czyli ten oficjalny prezydencki samolot, dziadek udaje, że ma 20 lat, zaczął tam skakać, podskakiwać, no i się wypierniczył. No a komu to opowiadał? No opowiadał to młodym stażystom, których pozwalniał za używanie marihuany, no bo się okazuje, że Biden, no to taki otwarty, no wszyscy ci socjaliści, no to są za używaniem marihuany, po prostu rozluźnieniem moralności wśród społeczeństwa, są za zniszczeniem religii, kościoła, katolicyzmu. No i jedną z część z tej nieodpowiedzialności, no to wiadomo, że alkohol nie jest najlepszy, no to teraz tłumaczyli, że alkohol, jeżeli jest alkohol, no to jest i marihuana. Jak jest marihuana, no to ludzie palą. No i teraz Biały Dom, młodzi ludzie, młodzi stażyści zostali pozwalniani, zostali poproszeni o to, żeby zrezygnowali, zostali przesłani czy wysłani do pracy z domu. No i wszyscy są sfrustrowani, dlatego że oryginalnie przeszli przez te testy wszystkie i myśleli, że administracja Obamy jest po prostu przyjazna wszystkim tym ludziom, którzy używają zielsko. No a okazuje się, że jednak nie jest, no i zostali zdyskwalifikowani za używanie właśnie tej marihuany. Ci ludzie przyszli do pracy w administracji, no i bardzo często oni byli z 14 stanów, gdzie używanie marihuany rekreacyjnie jest legalne, łącznie z dystryktem Columbia, no bo dystrykt Columbia, no to nie jest stanem, on po prostu jest wydzielony z Virginii, z Maryland, tam jest takie miejsce, że stolica nie jest stanem, stolica jest stolicą, ale nie jest stanem, no ale w 14 stanach i w dystrykcie Columbia można palić marihuanę, no handlować za bardzo nie można, no ale można posiadać, można palić, nie można jeździć samochodem po tym, no tak jak nie można po samochodzie, no ale w każdym bądź razie ujawnione było, że używali w przeszłości, no bo były sprawdzane ich w zasadzie dla Urzędu Bezpieczeństwa były sprawdzane ich życiorys, no i ten życiorys był sprawdzany, no i to wyszło to czy tamto i byli poproszeni, żeby zrezygnowali. Dzwonili personalnie, dzwonili do tych ludzi, do tych pracowników, stażystów, czy można powiedzieć byłych pracowników, byłych stażystów, no i byli poproszeni o to, żeby zrezygnowali. Nie byli wywalani, tylko po prostu mieli być, sami mieli się zwolnić. No to inaczej działa, tak? No bo zwolnienie, no to jest takie nie najlepsze, no ale rezygnacja, no to też powiedzmy nie można dostać bezrobocia, że tak powiem. Nic nie było im wyjaśnione. Wielu z nich właśnie tak mówi, że nie było to wyjaśnione. Personalna też pytana przez dziennikarzy też nie potrafiła odpowiedzieć. Żadna te przepisy i reguły nie były wytłumaczone, jaki próg jest prawidłowy, jaki jest nieprawidłowy, co mogło być tak, co mogło być inaczej. W lutym stacja telewizyjna NBC, no to właśie był taka audycja, no i był taki raport, że dla niektórych kandydatów Biały Dom może w zasadzie usunąć wymaganie na to, żeby być prześwietlonym i żeby uzyskać tą top secret, czyli ten najwyższy dostęp do materiałów najwyższego stopnia.
Marihuana w przeszłości zmienia podejście Narodowego Urzędu Bezpieczeństwa. Narodowy Urząd Bezpieczeństwa wymaga, żeby nikt nie używał marihuany przez 12 miesięcy. Dla FBI używanie marihuany jest w zasadzie zakazane przez 66 miesięcy. No i Biały Dom, rzecznicy Białego Domu powiedzieli tej stacji telewizyjnej NBC, że jeżeli ktoś przyjdzie do pracy, no i jego używanie marihuany, no to było bardzo limitowane, bardzo ograniczone, no i że ten, który stara się o pozycję stażysty czy pracy, nie będzie się starał o pozycję, która będzie wymagała czystego tła życiorysu, no to, że będą przyjmowani. Kiedy personalnych się zapytali, ilu było zwolnionych, no to odpowiedzieli, że nie mogą tego powiedzieć. Powiedzieli dla odmiany, że administracja Bidena bardzo szuka młodych ludzi, ambitnych ludzi, którzy chcą pracować dla dobra społecznego, którzy chcą pracować dla rządu i że będą pogłębiali swoje zainteresowanie w budżetówce. Tak? No, okazuje się, że jednak budżetówka chce ludzi czystych, bez narkotyków, no bo narkotyki jednak troszeczkę zmieniają. Każdy normalny to rozumie. Tak jak homoseksualizm lata temu wszystkie te agencje wywiadowcze unikały homoseksualistów. Dlaczego? No bo przeciwnik, wróg w zasadzie mógł ich szantażować. A jeżeli mógł ich szantażować właśnie tym homoseksualizmem, no to unikali przyjmowania ich do pracy. No zdecydowanie Biden inaczej podchodzi do marihuany, administracja Bidena, niż Trump czy Obama. Trzeba pamiętać, że Kamala Harris, ona nie dość, że sama paliła, no to jeszcze była taka wredna suka, bo ona była prokuratorem stanowym w Kalifornii, no i ścigała za posiadanie. Nie dość, że dostała się do rządu, do tego, żeby być prokuratorką, przez to, że rozkładała nogi odpowiednim ludziom, między innymi gubernatorowi, który jej na odchodne kupił ciężki samochód, no ona tak właśnie się dostała do rządu, no to sama paliła, sama się chwaliła, a sama ścigała ludzi, którzy używali marihuany. Także lewactwo ją wybrało, no bo lewactwo wybiera wszystkich, którzy są przeciwko konserwatystom i republikanom, no ale nienawidzi jej jakoś tak dosyć głęboko. No całe to używanie marihuany w Stanach Zjednoczonych zmieniło się przez ostatnie lata, właśnie przez pchanie tej antykultury komunistycznej, żeby rozłożyć społeczeństwo na łopatki. I decyzje były podejmowane przez te agencje, żeby dać tą pracę i dostęp do najwyższego bezpieczeństwa, czy ich nie dać. No i oni tłumaczą, że nie można zatrzymywać młodych ludzi, żeby pracowali dla rządu. Cała ta historia używania narkotyków zabrania przyjmowania do pracy. No i jest to wszystko całe, bo to trzeba wypełnić 136 stron takiej specjalnej formy. No i to jest taka forma honorowa, trzeba tam napisać wszystko o sobie, łącznie z tym używaniem, no ale okłamanie na tych formach, no bo później agenci bezpieczeństwa narodowego jadą, sprawdzają tam sąsiadów, rodzinę, szkoły i tak dalej, sprawdzają jakieś tam internety, nie internety.
No jeżeli ktoś oszuka, no to w zasadzie jest, ma zabronione pracę na całe życie, także ta możliwość jest wyeliminowana. Do niedawna no to jeszcze było coś takiego, że nie przyjmowali do pracy na takie pozycje, gdzie potrzeba było właśnie ten top secret clearance, jeżeli były jakieś tam nagie zdjęcia na internecie, no to teraz już to zlikwidowano. Tak samo to, że ktoś jest homoseksualistą, no to też to zlikwidowali. No ale używanie marihuany na poziomie federalnym jest ciągle nielegalne. Wbrew wszystkiemu, co ludzie mówią o Ameryce, na poziomie federalnym marihuana jest ciągle nielegalna. No i bardzo dużo tych zwolnień, przesunięcia do domu czy wywalenia, no to było to, że ludzie tam często to robili pomyłki, czy źle tam pisali. I ci starzyści pracownicy o tym nie wiedzieli. No, używanie zawsze jest najciekawsze, że w tych urzędach federalnych to jest różnie. No i wszyscy w zasadzie patrzą tylko jak często, kiedy ostatnio, no i jaki rodzaj narkotyków był używany. Biden tak nowocześnie, socjalistycznie chce zmodernizować, chce unowocześnić te podejście do przyjmowania ludzi do pracy, także że też stawiają, czy stawiali na tych użytkowników marihuany, no ale teraz okazuje się, że to nie jest bezpieczne. No stawiali na młodych, no i młodzi na całe nieszczęście przez ostatnie kilkanaście lat po prostu zostali wciągnięci w te rozluźnienie używania narkotyków. No i teraz to jest teraz scena, także znowu się robią panowie rząd zarządzających, no i robi się lud, który nie ma dostępu do rządzenia. Także marihuana w zasadzie pozwolono ludowi, żeby sobie pił i palił, a później lud już nie może rządzić, nie może iść pracować do rządu i tego rodzaju rzeczy, tak? Także długo chyba jeszcze na poziomie federalnym używanie marihuany będzie nielegalne. No, porównując Obamę i porównując Trumpa, no to poluzowali. Na pewno poluzowali. No i zaczęli przyjmować tych kandydatów tam, gdzie nie potrzeba tego top secret życiorysu. No ale to jest dziwne, tak? To jest dziwne, bo jak nie zrobią tego prześwietlenia, no to diabli wiedzą, kto tam może nożem zaciukać Bidena. No zdarzają się tacy ludzie, no bo o to chodzi, kto może zdradzić, chodzi o to, kto może zabić, chodzi o to, kto może zrobić jakieś dziwaczne rzeczy. Jeżeli w przeszłości miał jakieś takie bagaż i historie, no to wiadomo, że to się powtórzy, a jeżeli nie są sprawdzani, nie wyjdzie to na jaw. Ostatecznym takim decyzją, no to w sumie jest Biden i Kamala, no i wszyscy ci doradcy bezpieczeństwa. Donald Trump, zięciowi dał ten top security, no bo z jakiegoś powodu te bagno mówiło, że Jared Kushner nie powinien dostać security. No nie wiadomo, no znaczy wiadomo, co, dlaczego nie chcieli mu dać, no bo bagno walczyło przeciwko konserwatystom i walczyło przeciwko Trumpowi. Nawet na takim poziomie jest po prostu ta wredność i perfidność bagna już była widoczna
w tym czasie. Dużo, dużo, dużo ludzi z administracji Obamy, między innymi Tommy Vietor, to on jest, pracował dla Obamy, później pracował dla Narodowego Urzędu Bezpieczeństwa, powiedział, że używanie marihuany to nie ma żadnego znaczenia, czy ktoś można mu zaufać z tajemnicami państwowymi. No, jako użytkownik marihuany wiadomo, że będzie coś takiego mówił. No wywalali, w przeszłości właśnie wywalali ludzi, jeżeli się okazywało, że palili. Między innymi za Trumpa też było coś takiego. Jeden z takich wyższych urzędników do Białego Domu, Ben Rhodes, no to on był doradcą dla Obamy, no ale napisał w swoich pamiętnikach, że je oryginalnie uzyskanie tego clearance, czyli tego czystego dokumentu, że może pracować dla rządu, nie przyznali mu. Następna jakaś smakoszka marihuany, Alisa Mastro Monaco, która pracowała też jako szefowa jednego z wydziałów dla Obamy, to ona opisywała siebie w 2017 roku, to napisała, że ona kochała Ganji, no jak wypełniła tą formę SF-86, no to napisała, że po tym jak wypełniła, to pobiegła do domu i spuściła do kibla całe te zielsko, które miała w szufladzie ze swoimi majtkami. No później jej pozwolili być na urzędzie państwowym przy Obamie. No i że sprawdzali ją regularnie co miesiąc, jej moc sprawdzali na to, czy pali tą marihuanę. No i później w następnych latach, no to już nie miesiąc, ale też dosyć często. Tak, także dużo, dużo młodych stażystów i pracowników mieli swój sen, że będą mogli palić, albo to, że palili, to nie jest wielka sprawa. Okazuje się, że nie. No i narzekają, że ich zaufanie, że stracili zaufanie do Obamy, dlatego że Obama obiecywał jedno, a drugie. No niestety normalni rozumieją, że nie ma takich powodów, żeby ludzie, którzy piją czy palą marihuanę, żeby rządzili resztą, która nie pije i nie pali. No i najciekawsze jest to, że najbardziej rozżaleni są ci, którzy wyrośli w tych Stanach, gdzie marihuana była legalna, no i oni myśleli, że wszystko mogą robić, a Biały Dom i rząd federalny mówi, no nie za bardzo kolego, paliłeś, no to będziesz kopnięty w tyłek. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzwonek o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Wszyscy konserwatyści, dziękuję za wasz światopogląd, dziękuję za to, że uważacie Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Dziękuję za to, że głosujecie na partię republikańską. Dziękuję, że zachowujecie się normalnie. Przekaz dla socjalistów. Patrzcie się, co się dzieje. Widzicie nawet, że jeżeli popieraliście marihuanę, no to marihuana jednak jest niemile widziana wśród panów rządzących. Czyli widzicie, że jedna partia zaczyna dzielić dla tych, którzy mogą sobie popalić, czyli igrzyska i chleb, oraz dla rasy panów, czy dla klasy panów, którzy po prostu pozwalają jednym palić, ale wiedzą, że ci, co palą, nie mogą rządzić. Także widzicie, że to jest jedno wielkie oszustwo. Jeżeli będziecie głosować w 2022, nie
głosujcie na oszustów. Jeżeli będziecie głosować 2024, nie głosujcie na socjalistów. Oni doprowadzają do ruiny Amerykę. Oni doprowadzają do tego, że Ameryka po prostu zamieni się w bananową, jednopartyjną republikę. Zdrowia dla normalnych.